Najwięcej była premier przyznała Maciejowi Kopciowi z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Grzegorzowi Tobiszowskiemu z Ministerstwa Energii. MEN w rozmowie z dziennikiem przekazało, że nagrody były przyznane za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków, związanych przede wszystkim z przygotowaniem i wdrażaniem reformy edukacji. Z kolei zastępcy ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, Jan Dziedziczak i Konrad Szymański, otrzymali po 1942 roku 4000 zł. Zgodnie z przesłanymi przez premier Beatę Szydło decyzjami w sprawie wypłaty nagród ministerstwo w 2017 roku Röntgen wydatkowało środki w wysokości 211 700,00 zł, natomiast w 2016 roku Röntgen 67 000,00 zł, tłumaczy MSZ. Super Express wymienia 11 najwyżej nagrodzonych sekretarzy i podsekretarzy stanu od początku kadencji Beaty Szydło do grudnia 2017 roku.